Witajcie. Jakiś czas temu na kanale pojawiło się już BMW 46 w ekstremalnej wersji M3. Zdecydowałem, że warto będzie pokazać Wam jeszcze wersję taką bardziej przyziemną i bardziej dostępną. W sumie pomyślałem, że takie BMW w takiej wersji i odmianie jest takim optymalnym i uniwersalnym samochodem dla prawdziwego petrolheada. Oto BMW 330 CI. BMW 330 CI póki co nie jest taka rzadka, jednak jest zdecydowanie warta swojej ceny. Jest to zaraz po M3 najmocniejsze E46, jakie było seryjnie oferowane przez BMW. To jest tak jak z E36 328i. Jeszcze kilka lat temu się je widywało, a obecnie, kiedy ostatnio widzieliście zadbaną 328? Bo nawet ceny w ogłoszeniach już zaczynają szaleć. Taka E46 jak ta, według mnie nie jest, tak jak mówią stereotypy, takim prawilnym autem dla prawdziwego Sebiksa. Oj nie. Według mnie jest to świetna alternatywa i świetna propozycja dla prawdziwego entuzjasty motoryzacji. Zdrową 330 CI można mieć już tak gdzieś od 18 do 30 tysięcy złotych za taki bardzo zadbany egzemplarz. Ale oczywiście można kupić taki samochód zdrowy taniej, jak i drożej. Wszystko w sumie zależy od rocznika, konfiguracji, wyposażenia, no i rzecz jasna stanu. W tej cenie otrzymujemy dobrą jakość, atrakcyjny wygląd, przyjemne osiągi, fajne wrażenia z jazdy, piękne brzmienie silnika, a przy tym dość rozsądne koszty eksploatacji. Nawet zużycie paliwa nie będzie aż tak wysokie. Oczywiście są gusta i guściki, jednak według mnie ten samochód to taki bardzo dobry przykład, jak powinno wyglądać takie elementarzowe BMW E46. Mocny silnik, wersja coupé, M-pakiet. Mimo 16 lat na karku samochód jest bardzo zadbany i prezentuje się naprawdę świetnie. Jest w większości fabryczny, a jeśli coś zostało zmienione, to powiedzmy z gustem i takim wyczuciem. Ten samochód jest jednym z ostatnich przedliftów, a właściwie już wersją przejściową i niektóre detale są tutaj już poprawione. W E46 można napotkać problem rdzewiejących mocowań wózka. W tym egzemplarzu, jak i w poliftach, miejsca te już są fabrycznie poprawione. W wersji przejściowej możemy znaleźć już Big Xenony, a klamki przykładowo już fabrycznie otwierane są jakby tak lekko do góry. Tak jak w polifcie. Co ciekawe, ten czarny bandzior ma już najechane 270 tysięcy kilometrów i nie ma tutaj grama rdzy, a lakier jest w 100% oryginalny. Jeszcze przed omówieniem wnętrza wspomnę, iż w E46 Coupé jest możliwość zakodowania takiej ciekawej funkcji ułatwiającej wsiadanie. Przykładowo mamy wąskie miejsce parkingowe, bądź ktoś zaparkował bardzo blisko nas. Wyciągamy kluczyk, wciskamy raz, otwieramy samochód. Wciskamy drugi raz, potem otwieramy drzwi, szyba schodzi nam w dół, szyby są bez ramek, także wsiadamy nie zahaczając o nią. Potem zamykamy drzwi i szyba sama idzie nam do góry. Jeśli chodzi o środek, to tak jak mówiłem w teście BMW M3, jest tutaj wystarczająca ilość miejsca nawet dla dwumetrowej osoby, a ze znalezieniem poprawnej pozycji za kierownicą nikt nie będzie miał tutaj żadnego problemu. No i tutaj kolejna rzecz, dlaczego ten samochód wydaje mi się tak optymalny. Nie jest to może jakaś taka rodzinna limuzyna, ale spokojnie dla dwóch wyższych osób, bądź też dla czterech niższych osób, nadaje się on do jeżdżenia na co dzień. Nawet bagażnik nie jest taki mały. Taka ciekawostka, kiedyś właśnie 330 CI z kolegą Michałem z Banzai Drifting, którego serdecznie pozdrawiam, miałem okazję zrobić takim samochodem trasę z Podradomia do Szczecina i jechało nam się zadziwiająco fajnie tym autem. Fotele są z jednej strony usportowione, a z drugiej nie połamią nas podczas dłuższej trasy. Tak tylko wspomnę, że trasa była bardzo długa, lecz jechaliśmy dosyć ekonomicznie, mniej więcej od 100 do 120 km na godzinę, a spalanie takiej 330 z automatem, normalnym automatem, wychodziło jakoś lekko powyżej 7 litrów.
Ergonomia tego samochodu jest świetna, a wnętrze wykonane jest bardzo fajnie. Nie wiem, dlaczego niektórzy pisali w komentarzach pod testem M3, że jest tutaj tandetnie. Weryfikuję to już któryś raz z kolei i jest naprawdę okej. Pomyślałem, że pokażę Wam, jak to naprawdę wygląda. Podłokietnik wykonany z alkantary, bardzo mięciutki. Tutaj materiał, również jest miękko. Cały boczek drzwi jest wykonany z miękkiego plastiku. Listwy również wykonane są bardzo dobrze, jako że to jest M-pakiet, to mamy tutaj emblemat M-ki. Nawet w tym miejscu znajdziemy sobie emblemat. Kierownica jest bardzo fajna w dotyku, jest taka gruba, mięsista, fajnie leży w dłoniach, jest wyprofilowana. Manetki. Guziczki chodzą cichutko, z takim wyraźnym, fajnym oporem. Tutaj jest tak samo. Cała tablica rozdzielcza jest wykonana z miękkiego plastiku. Nic tutaj nam nie trzeszczy. Nawet dolna część deski rozdzielczej jest bardzo mięciutka. Schowek. Również jest tutaj miękki plastik. Opuszcza się on bardzo delikatnie. Jest on wykończony również miękkim materiałem. Oryginalne dywaniki są wykonane z takiego grubego weluru. Podsufitka. Również takie fajnie wykonane guziczki od szyberdachu. Oczywiście mamy tutaj czarną podsufitkę. Samochód ma 270 tysięcy km przebiegu i manetki nie są jakoś tam nie wiadomo jak wyśmigane. Generalnie żaden guzik w tym samochodzie nie jest zużyty. Gałka po 270 tysiącach km wygląda w ten sposób. Nie lata ona tutaj nam w ogóle. No i jak sami widzieliście, z jakością w tym samochodzie jest bardzo dobrze. Jeśli chodzi o silnik, pod maską tego auta znajdziemy 3-litrową, 6-cylindrową jednostkę o oznaczeniu M54B30. Jest ona już na podwójnym wanosie, rozrząd jest na łańcuchu, który nie sprawia problemów i generalnie ten silnik jest bardzo udany. 231 koni mechanicznych, 300 Nm, przyspieszenie tego samochodu to 6,4 sekundy do setki, a prędkość maksymalna 250 km na godzinę, ograniczona elektronicznie. Co ciekawe, w 330 możemy spotkać aż 3 rodzaje skrzyń biegów. Manualną, automatyczną i manualną zautomatyzowaną o nazwie SSG. Jest to bardzo rzadka konfiguracja. Nasz egzemplarz ma właśnie taką skrzynię biegów. I występowała ona generalnie tylko w 330 i w 325. Przed liftem montowana była skrzynia SSG1 pięciobiegowa, taka jest właśnie w naszym egzemplarzu, a w polifcie SSG2, która miała 6 biegów. SMG były tylko w M3. Co ciekawe, osprzęt tej skrzyni biegów jest wykonany przez włoską firmę Magneti Marelli, która zautomatyzowała skrzynię takich samochodów jak Ferrari czy też Aston Martin. W takiej 330 zmiana biegów w trybie sportowym trwa ćwierć sekundy, to jest taki sam wynik jak w Astonie Martinie Vanquish, a z pierwszego na drugi jedyne 15 setnych sekundy. To jest idealnie tak samo jak w Ferrari Enzo. Nie wiem czy wiecie, ale taka E46 ze skrzynią SSG ma nawet system procedury startowej. Wystarczy przytrzymać guzik DSC 30 sekund, kolejno ustawić skrzynię w tryb sport, i system mamy już aktywowany. Patrzcie, niby normalne 330 Ci, a tyle ciekawostek. Lecimy dalej. W 330 w serii mamy zainstalowaną w wydechu tak zwaną przepustnicę podciśnienia wydechu. Działa to mniej więcej na tej zasadzie, że do 3000 obrotów otwarta jest tylko jedna rura z dwóch, a powyżej już dwie. Dzięki temu systemowi przy niższych obrotach mamy wyższy moment obrotowy. Jeśli jesteśmy już przy układzie wydechowym, mamy tutaj oryginalne kolektory i katalizatory, lecz za nimi mamy układ od MG Motorsport w wersji Street. Sami posłuchajcie, jak ten samochód brzmi.
Gdy kręciłem cały materiał, pogoda oczywiście była kiblowata, jednak gdy już kończę, akurat musi wyjść słońce. Jeszcze przed jazdą próbną wspomnę, iż obecny właściciel ma ten samochód 4 lata, w tym czasie zrobił nim 40 tysięcy kilometrów i przygotował dla mnie, jak i dla Was, taką jakby listę kosztów. Samochód utrzymany jest w naprawdę świetnym stanie, niektóre rzeczy należało wymienić lub naprawić, a niektóre wymienione zostały po prostu profilaktycznie lub ze względów estetycznych. W każdym razie macie takie oto orientacyjne zestawienie cen. Teraz czas na jazdę próbną. Tak ogólnie jazda 330 CI to bardzo duża przyjemność, frajda, jeździ się tym samochodem bardzo lekko i tak jakby tak zwinnie. Auto ma charakter i niczego nie udaje. Jak słyszycie, kierunkowskazy też tutaj działają. Jeśli mamy porównać E46 do na przykład Audi A4 B6 czy Mercedesa W203, to A4 i C-klasa są bardzo dobrymi samochodami, ale są dużo bardziej stonowane. Nie mają takiego jakby pazura, jak ma BMW. Nie są takie zaczepne, nie są takie zadziorne. No mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Mówimy tutaj oczywiście o takich normalnych wersjach, niewyczynowych jakby. M3 co prawda jeździłem, jednak C32 AMG i S4, no póki co nie było mi dane i tutaj ciężko mi jakby porównać te najbardziej rasowe wersje. Generalnie powiem tak, M3 to świetne auto, jednak wykorzystać jej potencjał będzie umiał raczej bardziej wyrafinowany kierowca i jedynie na torze. Co do 330, zdecydowanie daje nam ona już pewną frajdę, czy taką nawet pociechę z posiadania. A jako, że jest to ona bardziej cywilna, to jazda nią jest taka jakby, no nie wiem, dziwnie to zabrzmi, ale taka jakby mniej stresująca. Bo z drugiej strony przecież dla nas może ona być takim naprawdę normalnym autem do śmigania do pracy czy gdziekolwiek, do Lidla po bułki, o. Samochód jest oczywiście bardzo wyciszony, silnik sobie przyjemnie mruczy, nawet z MG Sportem w wersji street, czyli takiej troszeczkę ciszej, nie ma tutaj żadnego jakiegoś bólu, jeśli jedziemy przykładowo w dłuższe trasy z większymi prędkościami. Należy pamiętać, że drzwi tutaj są bezramkowe, także przy kupnie zwracamy uwagę na stan wszystkich gum, wszystkich uszczelek, nawet na to, czy szyby są po prostu dobrze wyregulowane, bo też może być taka opcja, że mogą być źle wyregulowane i słychać świst. Jeśli jeździmy normalnie, to ogólnie nie zwracamy uwagi na to, że mamy tutaj skrzynię SSG. Działa ona w sumie jak taki normalny hydrokinetyk. Jedyna różnica, no to gdy stoimy przykładowo na światłach i mamy tutaj ustawiony tryb automatyczny, no to gdy trzymamy hamulec i go puścimy w trakcie postoju, to auto nam nie rusza. Dopiero gdy wciśniemy gaz, auto zaczyna nam się toczyć. Troszeczkę tak jakby w manualu. Spalanie to tak mniej więcej od 8 do 14 litrów na 100 km średnio. Można oczywiście osiągnąć tutaj wyniki 18-20 litrów. Ale również, idąc w drugą stronę, jeżeli jedziemy spokojnie, ekonomicznie na trasie, spokojnie możemy tutaj zejść poniżej 7 litrów. Tak na podsumowanie powiem, że bez kitu nie rozumiem trochę tego podśmiechiwania się z E46, że to taki rydwan dla Sebiksów i tak dalej. Przecież to bardzo spoko samochód. Tak jak już mówiłem na początku, jest to taki naprawdę optymalny samochód w dobrej cenie dla entuzjasty motoryzacji. Dla osoby, która chciałaby na co dzień auto, które przekaże nam coś więcej. Przekaże nam więcej emocji, więcej frajdy z jazdy. Mam nadzieję, że test Wam się podobał, także pozdrawiam i do zobaczenia.